Jeszcze powstanie widzenia, kiedy my żyjemy. Co na oczach tego dzieła, za domą idziemy. Nasz marsz do Rosji, dzień włoskiej do Polski. Za Polin przed lodem, złączy się z narodem. Moi drodzy, przeżyłem pewne déjà vu, wspominając czasy naszej walki o wolną Polskę w roku 80, kiedy przewodniczyłem Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów na Politechnice Poznańskiej. Myślałem, że już nigdy te czasy nie wrócą, że demokracja będzie rozgrywać się w parlamencie, że demokracja będzie się rozgrywać w organach przedstawicielskich, a obywatele będą spokojnie realizować swoje osobiste cele. Niestety tak się nie zdarzyło. Wracamy do początku. Musimy na powrót przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy, które wtedy towarzyszyły nam. Ja mam troszeczkę inny punkt widzenia od pana prezesa. Jestem ojcem pięciorga dzieci, ośmiorga wnuczeń. Wprawdzie nie mam kota, ale mam psa. Proszę państwa, i mam troszeczkę inny punkt widzenia i inne oczekiwania co do wolnej Polski. Nie interesuje mnie mój osobisty sukces i bycie do mojego, żeby mogli wystartować z tego punktu, w którym ja skończę. W większości nas jest podobna sytuacja. Każdy z nas przede wszystkim chce, żeby w rodzinie było jak najlepiej, żeby mieć pracę, żeby można było realizować swoje osobiste cele, a pozostawić działania polityczne polityką, ale w sposób właściwy umocowany, tak żeby dbali przede wszystkim o nasze dobro, a nie o własny osobisty interes i o swoją własną karierę. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy jakby grupą ze środka. I ja to porównuję do takiego frontowego, do frontowej sytuacji, w której są dwie strony, które między sobą walczą. Jest ziemia niczyja, która zawsze najbardziej cierpi. My jesteśmy tą ziemią niczyją i przeciwstawiamy się temu, żeby na skutek działań politycznych, to żebyśmy my za to płacili rachunki. Proszę państwa, ostatnio pani premier zaproponowała rozwiązanie, w którym Trybunał Konstytucyjny będzie skonstruowany na zasadzie 8 waszych, 7 naszych. O, to jest taki mniej więcej projekt. Proszę państwa, za głowę się łapię, jak daleko poszła demoralizacja władzy. Precz starczyznę! Precz starczyznę! W momencie, kiedy powstawał Trybunał Konstytucyjny, ja osobiście, ale wielu z nas marzyło, żeby to było ciało, które jest złożone z ludzi o ogromnym doświadczeniu życiowym, o ogromnych kompetencjach prawnych. Bo tylko wówczas takie ciało gwarantuje, że konstytucja i nasze prawa będą w sposób właściwy chronione. I powinniśmy przeciwstawiać się tego typu pomysłom, jak ten, który został wrzucony przez panią premier, tylko domagać się właśnie takiej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, który zapewni realizację tych elementów, o których ja powiedziałem. I to dotyczy każdego ciała, które chroni prawa obywatelskie mieszkańców Polski. To dotyczy również i Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dzieci i Prezesa Sądu Najwyższego. Ci ludzie powinni być obsadzani nie z klucza politycznego, ale przede wszystkim przy realizacji tych zasad, o których mówiliśmy. Stało się tak dlatego, że się podzieliliśmy, że nasze społeczeństwo w sposób perfidny dla celów politycznych zostało podzielone. Od przynajmniej 10 lat jest kopany rów, który jest coraz głębszy, który dzieli nasze społeczeństwo, dzieli nasze środowiska, nasze rodziny. Ja znam rodziny, w których mąż i żona mają zupełnie inne poglądy polityczne, które nawzajem ze sobą zwalczają. Proszę państwa, to jest niemożliwe, żeby ten sposób myślenia był do utrzymania dłużej. I proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński będzie tak długo silny, dopóty będzie istniał ten podział w społeczeństwie. Wobec tego, tak jak tutaj jesteśmy zebrani, powinniśmy robić wszystko, żeby zasypywać ten rów,
który Kaczyński usilnie próbuje kopać. Każdy z was na własnym podwórku widzi, ma przyjaciół, ma znajomych, którzy są po tamtej stronie rogu. Niestety tak. I słuchajcie, my powinniśmy robić wszystko, żeby do nich rękę wyciągać. Ale nie przykład, chcą. Słuchajcie, przykład pani profesor Staniszkic, która była jednym z głównych promotorów Kaczyńskiego. Ale zwróćcie uwagę, że z tamtej strony przejście na naszą stronę przez ten rów, ewentualnie próba zakopywania tego rowu z tamtej strony, kończy się tym, że osoba jest pomawiana, jest odżegnywana czci wiary. Po ciemnej stronie jest. Nagle okazuje się, że ma prapradziadków, którzy są w sposób niewłaściwy usytuowani. Okazuje się, że jeden z liderów partyjnych, który raczy być przeciwko Kaczyńskiemu, w wieku 12 lat był oficerem KGB. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować i róbmy wszystko, żeby ten rów, który został wspólnie jakby na naszych oczach wykopany, żeby jak najszybciej go zasypać, wówczas moc Kaczyńskiego się skończy. Dzień dobry Państwu, ja przez 20 lat byłem dyrektorem artystycznym festiwalu Malta, byłem wtedy niesłychanie dumny, że ściągamy na przedstawienia, do centrum Poznania tłumy. Dzisiaj jeszcze bardziej jestem dumny z tego, że stoję przed tłumem jeszcze większym. Będą nas śledzić, będą nas podsłuchiwać, będą nas szpiegować na każdym kroku. Co mamy wobec tego robić? To jest pytanie, które prawdopodobnie wielu z nas dręczy. Nie zgadzać się na takich manifestacjach jak ta, ale przede wszystkim myślę, nie należy rezygnować z naszych przyzwyczajeń. Należy rozmawiać, należy mówić to, co myślimy przez telefony, komunikować się przez internet, rozszerzać nasze kontakty, które nam się prawnie należą. To jest podstawowa rzecz. Nie możemy przechodzić do konspiracji. Nie możemy przechodzić do konspiracji. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pisać na karteczkach i palić, tak jak to było w latach 80. Musimy otwarcie między sobą rozmawiać. Musimy rozszerzać nasze kontakty. Będzie nas podsłuchiwał system, który nazywa się Harnas. Niezrozumiałe są te pomysły szpiegów zawodowych, dlaczego system, który ma działać w świecie elektronicznym, nazywa się tak jak niepiśmienny chłop z ciupagą i w portkach z wełny sfilcowanej. Miejmy nadzieję, że ciupaga nie zafunkcjonuje dosyć dobrze przeciwko nam. Podobno ten system jest lepszy niż poprzedni. Nazywał się poprzedni Moniuszko. Pewnie chodziło o to, że miał nam zrobić straszny dwór. Więc podobno ten system jest lepszy. Moniuszko upadł przy podsłuchiwaniu 5000 telefonów. Harnaś, ten chłop z ciupagą, będzie musiał podsłuchiwać 50, 100 tysięcy, pół miliona, może więcej. Miejmy nadzieję, że też nie wyrobi i też upadnie. Komunikując się, będziemy przyczyniać się właśnie do tego, się zablokował i zniknął. Następny powód, żeby się nie poddawać, jest taki. Im więcej oni będą mieli materiałów do kontroli, tym trudniej będzie to zanalizować. Ilość przerodzi się w chaos, dlatego nie poddamy się i będziemy nadal istnieć w internecie i w telefonie komórkowym. Jest też pocieszająca wiadomość, którą przekazał sam komendant główny policji. Widzieliście Państwo zapewne w dzienniku.
kiedy protestował, że obecność prysznica na komendzie ubliża mundurowi. Przypomniał mi się wtedy taki tuwimowski wers: dygnitarzu, dziś w pałacu, a srać chodziłeś za chałupę. Więc tenże komendant w tym samym momencie wyrażał się z pełną pogardą o urządzeniach szpiegowskich, którymi bawił się poprzedni komendant. Pamiętacie to państwo? I narzekał, że brak papieru do kserokopiarek i długopisów do wypisywania mandatów. To są także wskaźniki mówiące o tym, że może nie warto się bać tych podsystemów szpiegowskich. Poza tym jest jeszcze jedno. Oni zapowiadają, że będą podsłuchiwać nas, wrogów tego systemu. Każdy z nich potrzebuje wrogów, jak wszystkie bolszewizmy. Więc mogą nas podsłuchiwać tylko do pewnego stopnia, a represjom poddawać tylko wybranych, bo przecież wszystkich nie represjonują. Poza tym, jak wszystkie bolszewizmy, kaczyzm ma z pewnością wbudowany pewien mechanizm w siebie. Nieważny jest wróg, ważny jest zdrajca. Oni będą siebie podsłuchiwać przede wszystkim. Dlatego mam nadzieję, że te próby inwigilacji całego społeczeństwa, jak wszystko, do czego się bierze PiS, zmieni się w ruinę. Dlatego też mam jedną propozycję na koniec do państwa. Zostały nam pewnie w telefonach jakieś nazwiska tych, którzy wierzą ciągle PiS-owi. Kiedy pójdziemy sobie tam, pod urząd wojewódzki, wyślijmy do tych znajomych po jednym SMS-ie z pozdrowieniami z demonstracji kodów na placu Mickiewicza. W ten sposób Harnaś dostanie wprawdzie nasze telefony, ale dostanie też ich telefony do podstawy. I choć to w ten mroźny dzień, co teraz powiem, wydaje się dość absurdalne, ja wierzę, że wiosna będzie lepsza. Tak z grupy Stonewall z Poznania. Ja mam tylko taką ciekawostkę z dnia wczorajszego, bo nie wiem, czy do wszystkich dotarła informacja. Ministerstwo Środowiska wycofało reklamę promującą segregowanie odpadów, bo w reklamie występowało dwóch mężczyzn z dzieckiem, a nie było tam kobiety, więc była promocja genderyzmu i innych tych fanaberii. I stąd mój apel, bo to jest bardzo ważne. Media powinny być pluralistyczne i dostępne dla wszystkich, powinny przedstawiać każdy punkt widzenia. Teraz będziemy mieli media publiczne z poglądem czysto narodowo-prawicowym. Będą nam robić wodę z mózgu. Nie oglądamy! Poszanujmy może wszyscy wolne media. Wolne media! Wolne media! Po dwóch tygodniach spotykamy się znów, by wyrazić swój sprzeciw wobec działań obecnej władzy. Jak widać, apel o opamiętanie, który wystosowałem przed dwoma tygodniami, nie podziałał. Nie powinno to zmienić naszego zdania. Musimy stać twardo przy swoich przekonaniach. Wolą naszą jest, aby prezydent podjął jedyną słuszną decyzję o zaprzysiężeniu trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest jedyny krok. Kolejnym powinno być zawetowanie ustawy o policji, która pozwala służbom na niekontrolowaną inwigilację prywatnej korespondencji Polaków bez zgody sądu. Pamiętam demonstrację młodzieży przeciwko ustawie ACTA, która miała ograniczyć wolność w internecie. Wtedy przedstawiciele obecnej władzy, próbując wykorzystać tą sytuację, głośno artykułowali, że całe zamieszanie to przecież wina Tuska i że oni nigdy z takim czymś by nie wystąpili. Nie ma to jak hipokryzja. Powiedzmy zatem razem głośno: ACTA bis dziełem PiS! ACTA bis dziełem PiS! ACTA bis dziełem PiS! ACTA
Mówiłem podczas ostatniej manifestacji, że nie jesteśmy osamotnieni. Świat patrzy na nasz kraj i wbrew pozorom robi to z dużą uwagą. Ostatnie wydarzenie i debata w Strasburgu pokazały, że się nie pomyliłem. Pani premier cały czas jest w dobrym humorze. Dalej uparcie opowiadała o spełnianiu wyboru Polaków, powtarzając niczym mantrę wielkie obietnice, jak w kampanii wyborczej. A także uparcie odwracała kota ogonem, że jak Unia miała nam czelność w ogóle zwrócić uwagę na cokolwiek. Problemem jest to, że chyba pomyliła miejsca. Wybory były. Wygrali. Objęli władzę. Ale teraz czas na działania. Ale działania, które nie stoją w sprzeczności z polską konstytucją, jak i z traktatami europejskimi. Tak, aby nie narażać się na wstyd przed całą Europą. W Europarlamencie tak łatwo nie idzie się wymigać. I kilku odważnych parlamentarzystów nie bało się tego prosto w oczy wypomnieć. Nie pozwólmy, by otumaniona poczuciem zemsty grupa ludzi zniszczyła przeszło 25-letni dorobek Rzeczypospolitej Polskiej. Dorobek, który jest pośrednio zasługą każdego z nas. Bankowca, robotnika, sklepikarza, rolnika, przedsiębiorcy, każdego pracującego Polaka. To, że tysiące ludzi wychodzą na ulicę sprzeciwiając się obecnej polityce, to miała być ta dobra zmiana? Jedyną zmianą jest obniżenie prestiżu Polski. Czerwone wykresy na giełdzie i pikujący kurs złotówki wobec innych walut. Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za szpiegiem! Szanowni Państwo, poczekamy jeszcze na koniec kolumny. Będzie odczytana petycja do wojewody w imieniu nas, Wielkopolan, do rządu. Tak, czekamy oczywiście. Proszę Państwa, w momencie, kiedy powstawał Trybunał Konstytucyjny, ja osobiście, ale wielu z nas marzyło, żeby to było ciało, które jest złożone z ludzi o ogromnym doświadczeniu życiowym, o ogromnych kompetencjach prawnych i przede wszystkim o wysokich zasadach moralnych. Bo tylko wówczas takie ciało gwarantuje, że konstytucja i nasze prawa będą w sposób właściwy chronione.
i powinniśmy przeciwstawiać się tego typu pomysłom, jak ten, który został rzucony przez panią premier, tylko domagać się właśnie takiej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, który zapewni realizację tych elementów, o których ja powiedziałem. I to dotyczy każdego ciała, które chroni prawa obywatelskie mieszkańców Polski. To dotyczy również i Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dzieci i Prezesa Sądu Najwyższego. Ci ludzie powinni być obsadzani nie z klucza politycznego, ale przede wszystkim przy realizacji tych zasad, o których mówiliśmy. Thank you.